Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W czwartej kolejce ligowych zmagań Podlesianka Katowice mierzyła swoje siły na wyjeździe z Przemszą Siewierz. Nasza drużyna po trzech remisach chciała w końcu zgarnąć 3 punkty, ale wiedzieliśmy też, że nie będzie to zadanie łatwe. Przemsza, zwłaszcza na własnym boisku, jest bardzo groźnym zespołem, który pod wodzą Mateusza Majdoka gra coraz lepiej z meczu na mecz. Zobaczmy składy obu drużyn na ten pojedynek. Przemsza, Popczyk, Siemański, Przystalski, Tora, Chmielewski, Adamiecki, Bartusiak, Bębenek, Zakarczenko, Timochina i Jarka. Podlesianka, Tomanek, Wacławski, Nowotnik, Grzeszczyk, Paszek, Kopeć, Winiarczyk, Renner, Rzemła, Jarnot i Niesyto. Rozpoczynamy sobotnie spotkanie. W piątej minucie meczu pierwsza dobra okazja dla Podlesianki. Jarnot dośrodkowuje w pole karne, wybijają to gospodarze. Jeszcze jest Daniel Paszek, potężna bomba na bramkę Popczyka, ale golkipera Przemszy ratuje w tej sytuacji słupek. Świetny początek Podlesianki, która bardzo szybko mogła objąć prowadzenie. To minuta 9. Łukasz Grzeszczyk przejmuje piłkę, doskonała piłka na prawą stronę boiska do Paszka, ten z powrotem do Grzeszczyka, strzał z powietrza, z pierwszej piłki, przeniesiony jednak nad poprzeczką, no ale duże brawo za tą akcję dla ekipy prowadzonej przez Dawida Bremera. Kolejny atak Podlesianki, 10. minuta. Paszek do Grzeszczyka, Jarnot z pierwszej piłki do Grzeszczyka, strzał na bramkę, jest jeszcze Maciej Niesyto, no ale doskonale wybija piłkę nasz drożny Przemysław Popczyk. Zablokowany ten strzał Grzeszczyka, no a później nie zdążył już Niesyto. 14. minuta meczu, Daniel Paszek, Rzemła do Grzeszczyka. Piłka znajduje się pod nogami Macieja Niesyto, który jest faulowany w polu karnym. No i sędzia odgwizduje rzut karny. Goście będą mieli szansę wyjść na prowadzenie w 15. minucie tego meczu. Do piłki podchodzi Jacek Jarnot. Spokojny strzał napastnika Podlesianki. No i jest gol dla LGKS-u z rzutu karnego po faulu na Macieju Niesyto. Z rzutu karnego zdobył grający numerem 30 Jacek Jarnot. W 18 minucie Łukasz Grzeszczyk próbuje zaskoczyć Popczyka z rzutu wolnego. Świetny strzał, ale też kapitalna interwencja bramkarza Przemsz. Pod drugą bramką odpowiadają gospodarze strzały głową na bramkę Artura Tomanka. Minimalnie jednak obok lewego słupka golkipera gości. 25. minuta, kolejny rzut wolny dla Podlesianki, tym razem Winiarczyk. No i z małymi problemami, ale wyłapuje to ostatecznie Przemysław Popczyk. 34. minuta, Wacławski do Bartosza Nowotnika, ten schodzi na prawą stronę boiska, Nowotnik do Rzemły. Przemysław Rzemło ładnie wypatrzył Jarnota, ten sobie doskonale poradził, strzela na bramkę Popczyka, ale tylko boczna siatka, nie było drugiego trafienia dla Podlesianki. Chwilą później kolejna akcja Podlesianki, Paszek w pole karne, podwójny kanał Jarnota i Grzeszczyka strzela Bartosz Nowotnik. No i piłka przeniesiona nad poprzeczką, no ale doskonałe zachowanie w tej akcji zarówno Jacka Jarnota, jak i Łukasza Grzeszczyka, którzy zrobili miejsce na strzał Nowotnikowi. Podlesianka w pierwszej połowie cały czas atakowała, szukała drugiej bramki, Rzemła w pole karne. Paszek przelobował Popczyka tym strzałem głową, no ale sytuację ratują gospodarze. Dobra interwencja Macieja Tory. Druga połowa, 58. minuta, Grzeszczyk w pole karne, wybijają piłkę. Gospodarze, strzela Maciej Niesyto, no ale kapitalnie broni Przemysław Popczyk, który wyrastał na bohatera Przemszy Siewierz w tym spotkaniu. A pod drugą bramką Przemsza ma rzut wolny, piłka dośrodkowana w pole karne, wybija to Artur Tomanek. To jednak nie koniec tej akcji, piłka trafia przed pole karne do Damiana Adamieckiego. Świetny strzał, no i bez szans na skuteczną interwencję Artur Tomanek, który musiał wyciągać piłkę z siatki, bo Przemsza
wyrównała stan tego meczu. 65 minuta spotkania i mamy wyrównującą bramkę, a zdobył ją grający z numerem 7 Damian Asa Adamiecki. Wielkie brawa! Rzemu. Piłka w pole karne, jest Daniel Paszek, strzał z 13 metra na bramkę Popczyka, nie trafia jednak w światło bramki. Pod drugą bramką odpowiadają gospodarze, ale z szybką kontrą wychodzą przyjezdni. Łukasz Grzeszczyk rozpędza się z własnej połowy, zagrywa do Daniela Paszka. Daniel Paszek, no troszkę zbyt długo zwlekał zawodnik Podlesianki, no i ta piłka ostatecznie wybita na rzut rożny. A po nim kolejna sytuacja, strzał głową Jacka Jarnota. Tym razem gospodarzy ratuje jednak słupek. Kolejny rzut rożny, Winiarczyk w pole karne. Jest Maciej Niesyto. Niesyto schodzi na lewą nogę, strzela! No i dobrze, po raz kolejny w bramce Przemysław Popczyk, wybijając piłkę na rzut rożny. W 80 minucie kolejna świetna akcja Podlesianki. Na lewej stronie jest Bartosz Nowotnik. Nowotnik w pole karne, wybijają to gospodarze. Jeszcze jest Niesyto, który jest pociągany za koszulkę. Oddał strzał, no ale broni Przemysław Popczyk. Podlesianka cały czas atakowała. Nowotnik do Niesyto ponownie. Bartosz Nowotnik, strzał na bramkę, no ale nie miał najmniejszych problemów z wyłapaniem tego strzału Przemysław Popczyk. W 88 minucie gospodarze domagali się odgwizdania jedenastki. Powtórka pokazuje jednak, że nie ma o czymś takim mowy. Doliczony czas gry w drugiej połowie. Winiarczyk do Nawrota. Błący teraz obrońcy Podlesianki. Wychodzi z bramki Tomanek. Przewraca się zawodnik Przemszy. No ale zdaniem sędziego nie będzie faulu dla Przemszy, bo gracz gospodarzy symulował w tej sytuacji. No i po chwili arbiter pokazał zawodnikowi Przemszy, a konkretnie Maciejowi Wolnemu, żółtą kartkę za próbę wymuszania faulu. No i pewnie czerwonej kartki dla Artura Tomanka. Czegoś takiego jednak nie było. Powtórka też jasno pokazuje, że była to bardzo dobra decyzja sędziego głównego. Na boisku Podlesianka dzieli się zatem punktami z Przemszą Siewierz 1-1. No a co przyniesie to spotkanie, będziemy jeszcze oczywiście informować. Teraz skupiamy się na dramie z Brosławicy, bo przed nami kolejny trudny mecz w tym sezonie.